Z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę albo nie. Witajcie na kanale, więc dzisiaj film będzie wyglądał całkowicie inaczej niż tak jak wcześniej egipskie vlogi, czy jakaś muzyka, lub straszne filmy. Dzisiaj będziemy robić ona kontra on. Zapraszam, zapraszam. Prawdopodobnie będzie więcej takich filmów, więc ten film będę robiła z moim chłopakiem Danielem. Challenge'iki. Tak, challenge'iki. Prawdopodobnie te filmy będą... Wszystko przegrasz, prawdopodobnie. Zobaczymy, to się jeszcze okaże, słuchajcie. Ale prawdopodobnie te filmy będą w zakładkach... To ja spoileruję. Prawdopodobnie te filmy będą w zakładkach challenge. No i co? Dzisiejszy film będzie na temat gotowania i zakupów. Zobaczymy, kto lepsze zrobi zakupy, kto lepiej ugotuje i co ugotuje. No i na koniec będziemy oceniać, czy smakuje, czy nie. No to co? Zapraszamy w podróż z nami. Dobra, dziubaski, to lecimy na zakupy. No bo najpierw trzeba zrobić zakupy, a później resztę. Gdzie preferujesz zakupy, kochanie? Standardowo Lidl. To może być twoja reklama. Najlepszy sklep. Słyszałeś, Lidl? Ja raczej pójdę gdzieś indziej, ale dobra. Okej, dołki, kochani, więc jedziemy do Lidla. I moje kochanie będzie wybierało produkty, a później ugotuje coś specjalnego. Tak jak widać. Chyba szykujesz większy obiad, kochanie. Co? Ile tu jest opakowań? 4, 5? Klasycznie. Klasycznie. Się najadła. Chyba, żeby on się najadł. O, widzę, że jest szpinę. Co to jest? Sałata? Sałata, dobra. Co jest? Paskierki. Paskierki jeszcze. Oj, patrzcie, cały koszyk. A to tylko jeden obiad miał być. No dobra. Nie liczymy tych lodów. To jest po obiedzie. Po obiedzie. Ale powiem wam, że już jestem taka głodna, że naprawdę mam ochotę coś ziabnąć. Dobra, kochani, tutaj mamy wszystkie zakupy Daniela. Tak jak widzicie, no sporo tego. O, i siatka mi przykryć. Tajemnico. Tajemnico. Dobra, w domu wam wszystko pokażemy, co i jak. Teraz jedziemy do sklepu Bam Barabum. Pewnie się zastanawiacie, do którego sklepu jedziemy. Ja sobie zażyczyłam. Dyndyrym. Kaufland! Nie, kochanie? Tak, tak. Do Kauflandzika. Dobra, dziubaski, jesteśmy już prawie w Kauflandzie. No i teraz muszę dokładnie pomyśleć, czy na pewno chcę to zrobić, bo wydaje mi się, że jednak chyba zmienię plan na coś jeszcze lepszego. Tylko, że to jest tłusta. Wiem, że Daniel nie lubi za tłusto. No nie wiem, muszę pomyśleć. No bo w końcu muszę ugotować coś takiego, co będzie jemu pasowało najbardziej. No bo to on będzie oceniał, nie? No tak, będzie oceniał sobie nawzajem. Tak, tak. Ciekawe, czy ty ugotujesz coś, co ja lubię, bo jak nie, no to nie, panie, no to ja wygram. Nie ma problem, najwyżej nie zjesz. Najwyżej ty przegrasz. Najwyżej nie zjesz, będzie więcej dla mnie. Ciekawostka. Może specjalnie zrobię takie trochę gorsze. Halo! Dobra, kochani, jesteśmy w trakcie zakupowania. Jak widzicie, tam już jest troszeczkę zakupów. Tam na dole. Tam na dole. Tylko nie patrzcie na te zupki chińskie, bo to jest... Dodatek. To jest taki dodatek, wiecie, o co chodzi. Ale mam fajnego, mam najlepszego kamerzystę, powiem wam. Mam teraz mały problem, bo mam trzy dania i nie wiem, które zrobić. Zrobię chyba takie podstawowe, bo ja nie wiem, czy na tamtych nie przegram. Więc szukamy mąki. Zwykła mąka. Taka mąka. I mały update, znaleźliśmy majonez, który jest mega niezdrowy, no ale wiecie, ja potrzebuję, żeby wygrać. Potrzebuję majonezu. Wszyscy potrzebują majonezu, żeby wygrać. Który bierzemy? Tak, dobra, są największe. Tak, ale jaka marka? Ja bym zawsze z Winiarego brałam. Aczkolwiek... No, Winiary. I największe, tak jak mówisz. Chcecie, no widzicie? Paski, tutaj są moje zakupy. O tutaj, o tutaj, o tutaj. Wszystko macie. Oczywiście ja trochę skorzystam z Daniela z zakupów. Kochani, witajcie w naszej kuchni! Gotowanko! Gotowanko! Teraz będziemy gotowanko. No, gotować. Co dokończycie? No właśnie. Co dokończcie? Oni dokończą, mamy nie. Daniel będzie gotował, zobaczymy, co ciekawego wymyśli. Już nie mogę doczekać. Kurczę, stać się taki wielki, że nie mieści się w kadr. Trochę, powiem ci. A może kadr jest za mały. Albo kadr jest za mały, no. Może być. Patrzcie, ile Daniel tutaj daje pieprzu. Soli. Pamiętaj, że za mocno przyprawionego nie lubię. W sensie za bardzo. To robi dla siebie. Nie, no, to ma być dla mnie. Halo. Moja ocena się głównie liczy, to tam jest. Właśnie nie, ja będę oceniał swoje, ty będziesz moje oceniał, tak? Dobra. No. Widzicie, jak szybko, łatwo i zgrabnie przekonać faceta do tego, czego chcesz? Nie, no żarcik. Ale jest głodna. Głodna! Patrz, Boni też jest głodna. Boni, głodna jesteś? Głodna!
Na pewno? Tak. Głodny pies. Facet gotuje. Śmiesznie to wygląda. Kochanie, co robisz? Sernika. Zostaw tego sernika. Hallo. Zostaw sernika. Później powiedzie, zostaw tego sernika. Nie mam siły robić. No dobrze. Patrzcie, co z tym sernikiem zrobił, no. Jak jeden. Zostawić. To tam szpera znowu do jedzenia, czy to? No, masz szczęście. Nie polecam tej pani. Głodomor. Jestem taki głodny, się wysłowić nie mogę. No widzisz, życie, nie? Teraz zobaczymy cię. Jestem katowany. Całej okazałości, głodności. Głodnie. Dobra, zjedz sernika jak chcesz. Jak już masz nie wytrzymać, to zjedz. Dobre? Oglądam. Jaki głodomor! Nie wytrzyma bez jedzenia, no szok. No. Smacznego. Ale dobra. No to smacznego. Holding tight, won't let me get out of my bed. I might be high, but since last night. Ja mówię do Daniela, patrz jaki mam patyk. Taki długi, że aż nagryje was pod sufity. A wiecie co on do mnie powiedział? Że te rozmiary już chyba gdzieś widziałam. Ciekawe gdzie? Nie wiem, on powiedział, jaką National Geographic. Co? National Geographic Polska. Na pewno. Nie jest przez 5 godzin, a dopiero później zjemy łowię. Głodna jestem. Kochani, nie dotrwaliśmy, bo jesteśmy głodni, bo Danielowi zajmuje 10 godzin na zrobienie jedzenia. Bo to jest raz na cały dzień, a nie tam. No ale zrobić, miał, być, znowu, miał być obiad, a jestem głodna. I co jem? Kanapkę. Ej, jesz moją kanapkę? Tak. Jesz moją kanapkę? Jesz moją drugą kanapkę? No Misi! To moje nie! Walki. A to jest dla Boni. Co my dzisiaj mamy? Wołowina w sosie własnym. Chodź Boni, idziemy. Ale głód. Dobrze, nałożyłam, chodź. Chodź. No, ale będzie zajadać. Szybko, 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 szybko. Bum. I bum. Jum. O, ale zajada. Ojej, ojej. Miałam nie nagrywać, ale muszę wam pokazać, co tu się dzieje. Wszystko się wylało. Ja kochanie gotuję. Gdzie pomoc kuchenna była? Tu, je kanapkę, o, bo jestem głodna. Ale. Jaki wymiany? You are fryer. Na pewno. You are fryer. Fryera to mamy. O tu. Fryera. Air fryer. Fajnie wygląda. W sumie można zobaczyć, jak tam sobie Daniele kradzi już. No nie przeszkadzaj teraz, tak? A, nie przeszkadzać mam? Problemy techniczne, no tak, wiedziałam, wiedziałam, widzę, tu się wszystko rozdupcyło, tam jest brudne, tu jest brudne, co ty w ogóle robisz? Słuchaj? Tu zaczęłaś zaczepiać? Co tu się dzieje, kochanie, co? Ale ugotowałaś, mówiłam ci, obiad dla dwóch osób, a nie dla 10. Nie no, gotuję tak jak zawsze, no czyli właśnie. Dla 10, a jedzą dwie. Nie, jesz tylko ty, a ja tylko troszkę. Dełki, dełki, kochanie, tak wygląda danie. Trochę ciemno jest, bo oczywiście Danielowi trochę zajęło, zanim zrobił jedzenie. Ale za to jakie dobre. Zaraz się przekonamy. No dobra, to siadamy i jemy. Dobra, no to zaczynamy. Wygląd. Wygląd? Ogólnie to słuchajcie, pamiętacie, że robił surówkę? Tak. No i gdzie ta surówka? Nie ma. No właśnie, dlaczego? Nie pasuje tutaj. A nie smakowała ci? Pewnie surówka. Co ty z nią zrobiłeś? Co? W lodówce jest. Ale co z nią zrobiłeś? W sensie, że ci nie smakowała? No, no szpinaku jest niepotrzebny. Bo zostało mnie trochę. Bo... Dobra, spróbuję coli. Ale dobra cola, no, no cola to tak. Wyszło. To ci wyszło. Zimna. A tu kawa. Jest... O, reklama. Freeway, to może być swoja reklama. Tak, Coca-Cola. No wygląd, ocena. A, wygląd. No bo teraz rozwalasz. Od do 10, tak? Od 1 do 10. Szczerze. Szczerze? 3. 3, dobra. To smażone? Co? To smażone? Aha. To dużo mięsa, co?
No, bardzo dobre. Pikantne, tak? Nie wiem, co to jest, czy to jest... Pieprz i trochę papryki. Czosnek czuję. Taką dużą ilość, że aż mnie wypala. No, czosnek też jest. Co? Czosnek też jest. No, dużo go jest. No. A ty zajebisz tam. Dobra, ja? Chyba mamy inny gust. Na pewno. Na pewno. Ty musisz jakie tłuste. No smak jak? No 1 do 10. Dobra, może powiem tak, na twoją obronę, że zazwyczaj coś mi gotuje, to naprawdę smakuje, powiem wam. Naprawdę Daniel potrafi gotować. A tu dałabym... też chyba 3. A co się nie pasuje? Nie wiem, to nie jest pikantne, tylko jest jakieś normalnie czosnkowe, wypala mi twarz. Pikantna papryczka. Wydaje mi się, to że ciebie wypala. Jakby tego nie było, to mogłoby mi nawet smakować, a tak tu nie czuję smaku. Po prostu nie lubisz ostrego. Ostre, to nie jest przyjemne. Już jestem cała spocona. Ale już tak miałem ochotę na to. Super. Super, a ty jak oceniasz? No tak. Na pewno objętość. Nie, to... nie oceniam objętości. Objętość tak. Nie. To by się najadł. Nie, wygląd. Najadłaby się cała armia, albo ja. Jak to tak, wycinamy to. No. Nie, nic nie wycinamy. Wycinamy. Teraz objętość, wygląd. Objętość 10 na 10. Wygląd. O, 3 na 10. Smak 8 na 10. Smak 8 na 10? No. No i makro. Takie 8 na 10, bo jeszcze ser dodałem. A tak to tu jest tak. 400 gram skyra, 200 gram jogurtu greckiego, pół kilo makaronu, kilo 300 kurczaka, 900 gram szpinaku, no przyprawy, wiadomo. Idę po dokładkę, bo nie, nie słuchajcie. Co? Ty wziął dokładkę. Widzę, że smakuje, co? No ja już to jeszcze jak. A ja no, troszeczkę rozgrzewałam. Nie, bo na to by zupę zjadło najlepiej. Nieprawda! Już barsz biały, że to... On kłamie. Ja bym ogólnie... Nie, ja bym zjadła coś... To nawet nie jest takie złe, powiem wam. Dobra, jest tylko... Jest tak... Plaski ziemniaczane, takie rzecz, to się je. Jest tak ostre, że ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Nie czuję smaku, tylko mnie wypaliło. Czuję wypalenie. No i bakterie wypaliły. No to tyle dobrego, bo byłam chora. No. Dobra kochani, więc teraz jest moja kolej na gotowanie. Daniel już tam zajada kanapkę, bo oczywiście jest głodny. Jak zwykle zaczynamy gotowanie o późnej godzinie. Ale słuchajcie, nie czułam się za dobrze, więc nie wiedziałam, czy dzisiaj nagram, czy jutro nagram ten film. Lecimy gotować! Kochanie! Oho. Głodny! Chyba głodny jesteś, co? A stojaka nie wziąłem, a to zaraz wszystko się załatwi. Dobra, to dzisiaj jest mój dzień gotowania. A to rzadkość. Czy nie? Nie? To zaraz ci dam rzadkość, ty. Kochanie, a ty nie możesz wytrzymać? Taki głodny już jesteś? Tak. Smacznego. Dobra kochani, dzisiaj... Dobra kochani. Dzisiaj moim pomocnikiem jest... Tadam! To ja. Danielek, który będzie obierał ziemniaki po pierwsze. To nie. Nie mam takich umiejętności. Masz, to się nauczy. Ja szalona miśnik. No misi, nie, proszę. No. Ale potrzebuję pomocnika. To będę cię ten wspierał mentalnie. Dasz radę. Kochanie. Musisz dać. To jest Kochanie. Nie, no pomożesz mi? Tak. Ja ci pomagałam kroić czosnek, którego bardzo nie lubię. Nie, ziemniaków nie mogę stać. Dobra, to tak, to ziemniaki, tak? Tak, już no. Aha, dobra, będę ziemniaki ubiorę. Może być ryż. Ja bardzo lubię ryż. Nie, swój! To ma być pode mnie podobno, tak? Tak? No to ryż wygrał. Szkoda, że jak ty robisz obiad, to robisz pod siebie. Aż widzieliście, co się stało, aż mi nie zasmakowało za bardzo. No, potem była zmiana decyzji. Tak? No była, bo na zimno przynajmniej smakowało, bo nie było ostre. To czyli ile było? Ogólnie 7,5, ale dzisiaj jeszcze zjadłam jeszcze raz jego obiad. Już taki wyleżały przez noc. I powiem wam, żebym chyba dała 8 z kawałkiem. Może przeszło. Nie wiem, chyba coś szpinakiem przeszło i było dobre i nie było takie ostre. Więc umówmy się, że 8. Dobra, to ja mam plan. No. Tylko bardzo proszę zrobić to dobrze. No. Pokrój kurczaki na kawałeczki. Jakie? Małe. Nie takie mini.
mini, mini mogą być. Nie, nie takie, mini właśnie mają być. A mini? Tak, mini, mini. Dobra, kochani, mogę wam zdradzić, że to będzie na pewno kurczak. Kotleciki z kurczaka. Zaraz wam powiem jakie. Z ziemniakami i będzie do tego surówetka. A, i cebula właśnie. Ziemniaki już są zrobione. Kurczak pokrojony przez mojego pomocnika z tyłu za kamerą, który stoi. I teraz robimy nadzienie do ciasta. No nie, nie nadzienie. No ciasto. Ciasto do naleśników. Ciasto do... Ciasto do kurczaka teraz będziemy robić. Użyjemy mąki. Bam, barabum. Użyjemy majonezu. Bam, barabum. Ale będzie tłuste. No właśnie, dobra. Śląska babka. Do tych kotlecików papryka. Możesz przepalić bliżej? No. Do tych kotlecików jeszcze wsadzimy paprykę, cebulę, pomidory i ser. Ale będzie dobre. O Jezuś, to czujesz, no jestem taka głodna. A ty, kochanie? Jeszcze bardziej. Ja to jestem ciągle głodny, dlatego nawet nie pytaj. Patrzcie, jak sferbowałam pomocnika. Tak. Słyszałeś? No. Miesza mi. Mówisz pod kątem. Tak, pod kątem. Znaczy bez kontentu też bym cię werbowała do mieszania, czy jakichś innych takich... Nazywa się taki pracuś. Pracuś. Praca, praca, praca. No i dobra, kochani. Tutaj dodałam jeszcze trochę mleka, ale dosłownie małą ilość. Mleko bez laktozy, bo innego nie mogę. I dodałam trochę wody, minimalnie, dosłownie pół kubka. I dodałam dosłownie szczyptę oleju, dwie łyżeczki oleju. Tak, żeby było bardziej takie płynne i wiecie, żeby się nie przypalało do patelni. I teraz wsadzam do tego kurczaka, kawałki pomidora, kawałki cebuli i kawałki papryki. I sera, ale będzie pycha. Co tam, kotek? Nic, powiedziałem, żebym nie krzyczała, to nie krzyczy. No, nie krzycz. Nie będę się odzywać w ogóle. O. O. To jest po nagrywaniu? No nie, no bo dobra, pokrzyć. Nie będę, ale bolo. O Jezus Maria. Oczy bolo. Nawet nie wiecie jak bardzo. Ta cebula jest taka mocna, że wzięłam parę wdechów, widać, i normalnie płaczę. Tragedia. Nienawidzę kroić cebuli. I kroić kurczaka. To są dwie rzeczy, których nie lubię robić i powinien to robić mój pomocnik. A pomocnik się cwanił i tylko skroił kurczaka. A w resztę ma w dupie. O tu, tu. O tu. Dokładnie. Tu. Tutaj. Wsadzamy teraz tutaj. Rzucaj to, babo. No już rzucam. I teraz wsadzamy kurczaczka. No i co? I praktycznie będę to wsadzała na patelnię. Zaraz będę smażyła. I jeszcze zrobimy ten... sałatkę. Tak szczerze to mi się nie chciało robić sałatki, ale Dania lubi tyle niwcze, co nie? Tak. Tak. No to mówię, dobra, nie będę leniwa, zrobię. Możesz wyłączyć, kochanie. Nie. Co? A jak to? Jak, co to znaczy nie? Niech ludzie zobaczą tę nieudolność. O kurwa. A mówiłem. Ojojaj, to jest koleś. Nie, nie udało się. Ręce. Halo, oczy bolo. A, jeszcze zapomniałam przyprawić. Ale dobra, jestem ojej, w trakcie. Ale można powiedzieć, że majonez też przyprawa, to bardzo dobra. A sól i pieprz? Chyba trochę dodać trzeba, co? Jak uważasz? Tak, ty gotujesz. Tak uważam. I sól. Bo nie, znowu siedzisz na miejscu. No, psik. Nie spodobało się dziecku, tak? Bo oni nie spodobało ci się, tak? Ojej. Wracamy do gotowanka. Gotowanko. Pierwsze kotleciki są już na patelce. Tak jak widać. Wyglądają ciekawostkowo. No i są takie kawałki, ale dobra, damy radę. O, patrzcie, ładnie. Ale mam katar. Chora jestem. Sorry, batory. I tak, i sróweczkę robimy jeszcze. Albo to inne rzeczy. A wiecie, co jest najlepsze, jak kobieta gotuje? Nie. Albo tak, albo nie. Wiecie, co jest najlepsze, jak kobieta gotuje?
to, że kobieta od razu zostawia czystość po sobie, a facet nie. Pali. Chyba. Albo nie. Ale fajnie wyglądają. Podoba mi się to, że fajnie wygląda, tak na złocisty kolor, bo jestem taka głodna, słuchajcie. I jak już jestem prawie gotowe. Uwaga. Tyk. Prawie, no. Jeszcze troszkę. Dobra, to widzimy się za 5 minut. Ja bym tak gotowania nazwał gotyś z zespołem. Patrzcie, i zaczęłam nagrywać i ucieka. Krat mi kurtę. Krat kornociki. Jakie to jest niesprawiedliwe? Dlaczego kradłeś? Halo? Daniel. No świt, bo ja tu sobie robię, słuchajcie, robię i słyszę, mówię, co jest? I kotlecika. Były 4? Nie, było 5. No ten jest do połowy podgryziony. Bo to nie ty boli, nie? To co, przyznasz się? Co? Że kradłeś kotlecika? No tak, ale ile ci pomogłem? Ale... Niedosolone? Kochanie! I niedosmażone. O ty! Spokojnie, zaraz będę. Tak będzie, dostaniesz jeden punkt, jak to Kisi, odejdź od tych kotletów. To od ciebie mam odejść, tak? Odejdź od kotletów. Odejdź od kotletów! No kochanie! Odchodzę. No psik! Dobra, ej, idź stąd. Idź, bo mi przeszkadzasz. No! Zostaw te kotlety, kurczę. No idź, bo mi... O, zaraz się spłaną. A, mi tam... Iść. No dobra, bo mówię to teraz. Ja już sobie wolę sama kamerę postawić. Niech sobie leży i nagrywa. Dołki, tak jak widzicie, kochanie, jeszcze mam sporo do zrobienia. Już trochę zrobiłam. Tutaj się robi. Ziemniaki już są gotowe, a więc wydaje mi się, że zrobię tylko trochę jeszcze. No i tyle. I będziemy jeść. Tak, kochanie? Ojej, biedny! Tak czeka, słuchajcie, w ciszy. Patrzcie, telewizor włączony. Nie. No jak nie? Czeka nie. W ciszy. Głodny jesteś, nie? No. Ja też. To może zjedzmy się nawzajem. Dobra. Masz tak, za mało kalorii. Nie, mam dużo, właśnie. Musisz się ogarnąć kogoś. Patrzcie, to jest ma... Co? No powiedziałem to na głos? Tak. To jest mało kalorii. Czekajcie. O, jak się zegna, to widać. I łódko jakie. Więc spokojnie się najesz. Dobra. Już mi odbija, idę jeść. Znaczy idę gotować, tak. Idę gotować i zaraz będziemy jeść. O, i jak tam idzie? Bardzo dobrze, patrz. Już cały jest. Jeszcze kawałek. I? Suróweczka jest? Tylko bym poprosiła kotka jedną rzecz. Jaką? Mojego pomocnika kochanego. Żeby ten, ziemniaki. Szok. Zrobisz? No pewnie, że nie. Myślałam, że się zgodzisz, ale świństwo. No nie wierzę w to. No pewnie, że tak. Widzimy się za 5 minut na talerzach. Wygląda. Wygląda. Smacznie. Tak, piesek to już nie może wytrzymać. Piesek, proszę. Oceń. Oj, ty masz to pogryźć, a nie połykać. Dobra, to jemy, smacznego. To jest lepsze. To się je bez widelca, czy jak? Masz widelec. Nie rozumiem. Pytania? Gdzie? No i bez noża. No. Tak? No dobra. Zobacz, one się tam same rwą. No ty robiłaś, to ty wiesz, jak to znaczy, się je. No. Boni, masz, tak się je, patrz. Pyk. O, wiem. O, wiem. Boni, dobra, daj. Nam. Idę po nóż. Dzięki. Ogólnie, słuchajcie, to mamy jeszcze prawie 2 razy tyle jedzenia, więc śmiało jedz ile chcesz, kochanie. I ci zaraz dołożę, tak? Dobra. Bo na pewno będzie ci smakowało 10 na 10. Bo nie posnę dupkę. No, psik, psik. Nie mówcie, że zmywa. Daniel! Idziesz? No się ucznie, tak? Ale ja już jem. No dobrze. Wydaj. No tak.
Jeszcze nic nie mów. Właśnie nie zaczęliśmy. Ja już zaczęłam. Ja już wiem. Świetnie. Nie! Tak, tak. No i zaczynamy. Koleciki. Spoko. Ziemniaki w ogóle soli nie ma chyba. Mało, no. Też soli? Mhm. Dobra. Już się robi, to jest takie wiecie, to można poprawić. Tylko pyk. No surówka. Pieprzu chyba brakuje trochę. Nie? Nie brakuje? To kiedy oceniamy? No już. Tak, już? Mhm, nie. Sorry, że rękom, ale nie ma jak inaczej. No to za kotlety mogę dać 8, bo są tłuste. Ale to dobrze czy źle? To źle ogólnie, nie? Mhm. Bo będzie to stać, ma być jak miarę na zdrowo. A jakby nie były tłuste, to ile by było? No to zależy jakby było smaku, nie? Bo mogłoby być jeszcze gorsze. Nie, byłyby takie jak teraz? Ale nie byłyby tłuste. To ile by było? No, taką dziewiątkę nawet bym mógł dać. U, kurczę, to chyba smakują. Jeżeli chodzi o ziemniaczki, taka siódemka. Okej. Okay. No dobra, to ogólnie za całe danie ile dajesz za wygląd pierw? A, za wygląd? Mhm. Ósemkę. Cieszy. Smak? Za cały kształt, bo nie liczę kotlety, tylko po prostu wszystko jak powiedzcie. A jakieś 7. Takie masne 7. Czy nie podoba? Nie, no nic nie mówię. To jest twoja ocena. Ilość, bo tam jeszcze jest, widziałeś cały kartę. Tak. To ile? 10 na 10, to jest bardzo dużo. A jak na dwie osoby? Makro. A makro. No to makro to trzeba dać taką trójkę, nie? Dużo sera, majonezu, oleju. To taka trójka to na masę. Ktoś masę robi, to raz w tygodniu takie coś zjeść, to spoko. To jak żyje takie coś codziennie by się jadło, to koniec. No ja wiem. Czy zaraz szersze niż wyższe. Dlatego nie wiem, co nie. Chociaż często jemy takie coś. Ale nie, my nie patrzymy na siebie, bo to wiadomo, my nie patrzymy w ogóle na nic. U nas to tam lody, ciasto. Makro w ogóle się nie zgadza, ale mówię tak pod względem, jakby ktoś patrzył. Jakby ktoś patrzył. Ja za wygląd daję sobie tam 7 za smak. Kurczę, 9,5, 9. No bo mi smakuje, nie? No dobrze. Objętość, no to dużo zrobiłam. To ile ty dałeś do objętość? No dychę, bo jak na dwie osoby tyle jedzenia, to masz tak praktycznie no to na cały dzień jedzenia, nie? Ja też daję dychę. Makro. Nie wiem, jest 3. No i co, teraz trzeba będzie policzyć punkty. No i zobaczymy, kto wygrał. Ale się najadłam. A ja podjadłem. Na użyci? Możesz, no. Coś też do kamery powiedzieć, jak mnie nie będzie? Tutaj dokładka dla kochania mojego. Rentu. Dlatego tam często mi się fajnie chodzi do restauracji. Potem i tak ja wszystko dojadam. No. Jaki cwaniaczek, nie? No. Ciekawostka. Teraz liczymy punkty. Daniel zaczął liczyć swoich. Dobra kochani, więc w taki sposób podamy końcowe wyniki. Będzie łatwiej, szybciej, no i lepiej. Oczywiście teraz Wam pokażę na ekranie również, żebyście nie zwątpili, kto faktycznie wygrał. Więc jeżeli chodzi o Daniela danie, ja je wypunktowałam w ten sposób. Wygląd 3, smak 3, ale później zmieniłam na 8, objętość 10, makro 8, czyli razem 29 punktów. On sam swoje danie ocenił na objętość 10, wygląd 3, smak 8, makro 8, czyli 29 punktów również. Razem wychodzi 58 punktów. Łop, łop, łop. Teraz moje danie. Daniel ocenił wygląd 8, smak 7, objętość 10, makro 3, czyli 28 punktów. Ja swoje danie oceniłam na wygląd 7, smak 9, objętość 10, makro 3, czyli 29 punktów. I uwaga, uwaga, to wychodzi 57 punktów, czyli bum, 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 kto wygrał? Daniel! Up, up. Gratulacje dla Daniela, aczkolwiek wszystko zależy kto co lubi jeść. Ale brawo kochany, wygrałeś. Wygrałeś tą konkurencję, ale spodziewajcie się niedługo innych konkurencji i na pewno ja postaram się wygrać. Dobra kochani, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w następnym. Pa!